Hej, witajcie, ponownie to ja, wasz Mike i zapraszam na ciekawostki ze świata Gwiezdnych Wojen, bo w dzisiejszym odcinku jeszcze zostajemy przy zamierzchłych czasach, zaczynamy! Pod powierzchnią Belzavis żyje wielki mistrz rasy Eshka, rozpruwacz światów. Rozpruwacz światów, zwany też niszczycielem światów lub pożeraczem gwiazd, jest starożytną istotą uwięzioną przez Rakatan pod powierzchnią planety Belzavis. Praktycznie nie mamy żadnych informacji o pochodzeniu tej istoty, ale na podstawie ostrzeżeń zapisanych przez Rakatan okazuje się, że rozpruwacz jest najstarszym więźniem przetrzymywanym na planecie i nie siedzi tam za darmo. Według inskrypcji pożarł ponad 1000 światów i tylko dzięki potędze Imperium Rakatan udało się okiełznać furię potwora i uwięzić pod powierzchnią planety, która stała się więzieniem o zaostrzonym rygorze. Gniew rozpruwacza był tak wielki, że gdyby udało mu się wydostać z Belzavis, to cała galaktyka byłaby zagrożona. Podczas galaktycznej wojny Imperium Sith przypuszcza szturm na planetę więzienie i przez pomyłkę uwalniają oni uwięzionych tam członków rasy Eshka. Ci długo nie zastanawiając się planują uwolnić rozpruwacza. Na całe szczęście dla całej galaktyki drużyna uderzeniowa Republiki napotyka failsafe. Był to Rakatanin skazany na stazę za głoszenie herezji, przez co stał się strażnikiem, który miał nie dopuścić do uwolnienia niszczyciela światów. Wytłumaczył on, czym jest płonąca droga, która była systemem wydrążonych kanałów wulkanicznych. Były one częścią zabezpieczeń, które miały zostać uruchomione i zalać stopioną magmą celę, pieczętując ją, gdyby rozpruwacz miał uwolnić się ze swojego więzienia. Oddział Republiki ruszył powstrzymać Eshka, przy czym zabija ich przywódcę Gorklav, który był bliski celu. Rozpruwacz, widząc w jakiej sytuacji się znalazł, starał się negocjować o swoją wolność. Starał się przekupić członków oddziału potęgą i technologią Rakatan, do której mieli uzyskać dostęp po uwolnieniu go z celi. Lecz na szczęście dla wszystkich nie udało mu się tego dokonać. Oddział uruchamia płonącą drogę, pieczętując cele rozpruwacza światów. Jak sami widzicie, uniwersum skrywa wiele mrocznych istot, które chciałyby pogrążyć galaktykę w chaosie. A ja mam do was pytanie, co wy byście zarobili na miejscu oddziału Republiki? Czy chcielibyście otrzymać potęgę i dostęp do niewyobrażalnej technologii, czy raczej byście postąpili tak jak ekipa z oddziału? Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!